Co? Robisz coś i robisz gówno? Po co ci to? Oni są ziemkami pewnie. No. Mówi, zrób tutaj, u tego, tanio w chuj. Pokaż światu, po co stoisz. PewDiePie, jak to kurwa oglądasz, nie stoję kurwa po to. To nieważne, jaka jest cena, serio, to jest brak szacunku. Nawet jak kupujesz jakieś podróby, nie wiem, jakieś takie ciuchy z bazaru, ty nie znajdziesz takiego gówna jak to. Siemanko, witamy na kanale WK Dzik. Dzisiaj testujemy ubrania zagranicznych youtuberów. Zaczynamy, bez zbędnego przedłużania. Ostrożnie, żeby się nic nie zniszczyło. Z USA, no nie? Już widzę po logu. Wszystko naraz? Dude Perfect. To jest bardzo duży kanał. Dobra, to wszystko jest Dude Perfect. Ile mają subskrypcji? Kilkadziesiąt milionów, nie? Tutaj mamy kod kreskowy, coś, czyli z jakiegoś centrum logistycznego to przychodzi, nie tak jak u nas, po prostu ze szwalni na regał i tak dalej. Tu już jest... Widać, że Stany Zjednoczone są bardziej zorganizowane. Bym zapomniał. O kurwa. Co? Dotknąłem to. Co im dajemy? Komu? No? No chuja. To od pączka dostajecie. Wideo, a od nas, Robert? Na wideo uściski, miłość. Grzeweczki, energetyki. Dajemy wam content. A, dajcie nam suba. Tak. Gonimy Dude Perfect na WK Dzik. Możecie wysłać widzowie Sakrowi czapeczkę typ od subów. A pączkowi chuj. Ale nie sam content dajemy, bo też dajemy z grzeweczki za każde 5000 polubień filmu. A wybierać te osoby będziemy po fajnych komentarzach. W komentarzu dodajcie małpka swój Instagram i będziemy mogli się do was skontaktować, jak was wybierzemy. Dobra, no ja dotknę, masz dotknij. No, co ty o tym myślisz? Czekaj, solidne. O, tutaj połączone z tym, z haftem. Co? Kurwa, wiadro. Co? Ja myślałem, że to jest przeszyte. No co ty pierdolisz? No dobra. Daj drugie osoby. Ale pamiętam. No ja pier... No nie. Pamiętam, a to nie że... chodzi o to, że ty to możesz sobie nakleić gdzie chcesz? To jest tak, tak złe, kurwa? Chyba Mr. Beasta testowaliśmy kiedyś. Nie, i pamiętam, że też hała była. Jest jednak trochę przylepione. Bo jak to dotykasz, to czujesz już to, że to nie jest te jakaś dziwna grube, mieszanka. Mięsiste, że to jest... To będzie się kulkować za chwilę. Nawet myślę, że jeszcze nie zdążysz uprać i już będzie się kulkować. To leżało i nikt tego nie dotykał przez miesiąc. Naprawdę i tak odpadło samo prawie. Nie? Czuć w dotyku tani materiał. On już praktycznie po wytworzeniu, on już jest taki jakby trochę znoszony. Jak są te takie stroje Świętego Mikołaja, takie cienkie. I do wypożyczenia, takie tanie do wypożyczenia. No. No co, gdzieś to w Azji po taniości było produkowane, z zaznaczeniem po taniości właśnie. Sznureczki, to się trzymają. Cieniutkie, nie porządne. No nie wiem, możemy porównać sobie nasz sznurek i ten sznurek. I tu nawet już nie chodzi o to, że to jest zagraniczne i dlatego to hejtujemy, bo nie jest zrobione w Polsce, nie? Tylko to po prostu jest słabo zrobione. Dude Perfect, ty. Tutaj nie mamy żadnego dodatkowego kawałka materiału, żadnej wszywki, tylko jest po prostu nadruk chamsko wklejony na ten meszek. I żeby nie było takie nadruki, my też w pierwszych swoich bluzach robiliśmy. Opad, wiedzieliście pamiętam, to nie było dobre rozwiązanie. Wiedzieliście to? No, że dosłownie odwrócona jest ta litera u nich? Nie, ale spoko. Nie wiem, czy dobrze pokazuję do kamery. Ale cześć, skupiam się na hejtowaniu innych firm. To jest dokładnie to nie samo. Nie przeszkadzaj mi. Ciuchy nie, oni powinni nazwać... Nie mogę się otrząsnąć jeszcze. Not Perfect. NP. Ten nadruk rzeczywiście jest nie do zajebania. No co to kurwa jest? Podotykałem ten nadruk główny, jest nie do zajebania. Mocny jest tak wklejony, jest, no. Mega... no jest... Jest jednością z tą bluzą, więc ten nadruk na pewno nie odpadnie. Nawet jak kupujesz jakieś podróby, nie wiem, jakieś takie ciuchy z bazaru, takie dosłownie, wiesz, że tam z brzegu jakieś stoisko, co kurwa już kończy swoje działanie, ty nie znajdziesz takiego gówna jak to. Nie fura znajdziesz to takiego jeszcze gówna, no przysięgam, no kurwa, w życiu nie widziałem ubrania, żebyś zdjął nadruk. Jak kurwa, bierzesz i zdejmujesz nadruk. Co strasz, to kurwa jest? To specjalnie się odrywało, ale no nie. Ten sznurek bardzo patrz, słaby. Patrz, tu był nadruk, pamiętamy, kurwa. To też tak odejdzie?
Nie, właśnie ten jest sztywniutko. No nie, to naprawdę, no taki nadruk mógłbym mieć na swojej bluzie. No ale już koszulka jest taka do noszenia, nie? Nie wiemy tutaj po jakim czasie ona by tu się zniszczyła, po ilu praniach, ale no w dotyku tak na pierwszy rzut oka, no, to jest przyjemna, ale... Tak przyjemna jest, ale teraz jest przyjemna. Ale tak. Ma tu takie te włókna, takie... Tak. Śmiem tutaj taką teorię wygłosić, Już po nadruku. Że to na parę pran jest po prostu koszulka, ale no nie... Jedna seria na ławie. Nie udowodnimy tego teraz. She gone, man. Mhm. Jedna seria na ławie, rozkrzywkowa, nie główna. She gone, man. Ty, tragedia. Chyba najgorsze, bo ja pamiętam, jeszcze mieliśmy coś ze Stanów, nie? Kogo? Mr. Beasta. Mr. Beasta. No to Mr. Nie, Beast no. Był 100 razy lepszy. Ale ten materiał bluzy to masakra. Zobacz, kurwa. Nie był dobry. Był 100 razy lepszy niż to gówno. Nie zobacz, mówię, jak widać dobry. Jakieś ścierwo. No, widać, no tak, ścierwo. No nie no. Cienki, tani kawałek materiału, nawet ten ściągacz tutaj jest taki lichy z jednym sznurkiem w środku. No jak taka piżama, to spodnie, taka cieniutka piżama. Tak, ale podoba mi się, że kieszeń jest innego koloru, nie wiem. Pierwsza taka myśl, fajne to jest, że to jest inny kolor. To jest nadruk właśnie zrobiony... Nie przetarty ani nic, nie? On już jest częściowo uszkodzony w tym momencie, nie? Więc to on schodzi od razu taki nadruk, bo ja kojarzę już takie nadruki, nieraz mieliśmy w rękach takie ziarniste, że to jest w zasadzie jednorazówka. Ten, kto zgadnie cenę łączną za te trzy produkty, będzie miał pierwszeństwo w wyborze mapy w balonach, na balony. Dobra. Ja 1200 zł. A jeszcze chciałem powiedzieć, że sznurki. Właśnie. Sznurki są tak cienkie, że jak je dotykam, to wydaje się, że nic nie mam w ręku. $300. $250. $470. $251,65. Dziękuję. Myślałem, że po $200 można kupić od takich Dude Perfect. Ja przepraszam. No nie tak dużo, że ogólnie to dobra cena. Dawaj, bo oni mówili nie otwierać. Ale ja nową wyślę. Widzowi ja nową wyślę. Ale co oni kurwa wiedzą, nie? To co? Kto teraz na warsztat? To jedziesz z nią. Sakę. Czekaj, dotknij tylko. No już. No dotknij tylko. O kurwa. Ty, ale zobacz ile farby na tym jest. Owca miał taką koszulkę, co jej nie prał. I w magnezji ją miał całą, nie? Bo tam do przysiadów, tu wszędzie. I ona taka kurwa skorupa się zrobiła. To jest... Organicznie takie. To jest kurwa skorupa człowieku na start. Mogę powiedzieć element wspólny słabej jakości materiału, że jak zobaczycie pod kątem, nie wiem czy to będzie widać na detalu, to są takie kropeczki, jak już by się w części zmechacił. Takie wystające są nitki. To właśnie znaczy, że to nie ma raczej świetlanej przyszłości. Ich, to nawet nie jest ich, tylko jest zrobione na gotowcu. Jest bardzo nieregularny ten materiał, widać niedokładny. No i my na przykład na szwalnie, jak przyjmujemy materiały i widzimy coś takiego... Ja już nic więcej nie chcę od tej koszulki. To wraca do producenta po prostu. To mi się kojarzy z taką ścierką kuchenną, tylko że 3 razy cieńszą. Masz coś takiego, że to jest taka ścierka? Dla mnie to jest ta koszulka owcy, co ją kurwa 2 miechy nie prał. Nie prał 2 miesiące, magnezją kurwa z potem przesiąknięta i taka jak taka nakrochmalona kurwa stara. My też zrobiliśmy koszulkę raz, co tam nadruk zepsuli. I też właśnie jest taki, że... Tylko, że oni to puścili, a ty cofnąłeś. Oni tak git, może być. I cyk. Nie ma. A jeszcze chciałem powiedzieć, że nie oceniliśmy opakowania, w jakim to przyszło, nie? Czyli mamy z do czynienia, bo odpakowywałeś się wcześniej, to była zwykły karton, zwykła folia. Nie, to tak czy, a tamto poprzednie? Tak samo, czekaj. Co tu oceniasz? Tak. O, no i zobaczcie, nie ma żadnej kartki, żadnych podziękowań, żadnego gratisu, nic dodatkowo. A jak testowaliśmy polskich youtuberów, to wszyscy coś mieli. No porównaj w ogóle, z naszymi albo z Nitro. No to weź, są najwięksi youtuberzy, tak, no jedni z największych w Stanach. I nasi youtuberzy polscy potrafią, wiesz, dopieścić to wszystko, zrobić no na jakimś poziomie. A tutaj to jest po prostu taka masówka, nie? Wyjebane mają koszulka na drugi elo, nie? Wyjebane mają widzów.
Ale tylko cyferki, nie... miliony. My i Nitro trochę nadajemy kierunek. Tak. Że polskie szycie się bardziej spopularyzowało, nie? Też widzimy to. A nawet Timix, który bazował na gotowcach, i tak miał 5 razy lepsze wszystko niż to, co tu widzimy. I ktoś mi na przykład powie, że... Chociaż no dobra, te gotowce były dobrane jakoś, nie? Ktoś pomyślał. Że tam może nie najwyższa jakość, ale dobra cena. No ale kurwa, no nie, no ja pierdolę. To nieważne jaka jest cena, serio, to jest brak szacunku. 60 funtów. 50. Za koszulkę? Tak, 50. 35 poprawiam, okej? Nie, nie możesz. Nie. Kurwa. 40. 25. No, no, no. Tak, tak, no. O 20 też, za dużo i tak. Też mi się wydawało, że to nie jest tak drogie jak myślimy, ale i tak wstydziłbym się, żeby ktoś z moich subskrybentów, widzów dostał coś takiego. Bo to ogólnie jest kasa wyrzucona w błoto, tego na druku zaraz nie będzie, nic z tej koszulki właśnie nie będzie. To serio, chodzi o to, że nieważne ile to kosztuje, to jest brak szacunku, kurwa. Ty to naciągnąłeś? Nie. Nawet nie naciągałeś, no, nawet są rozwarstwienia. To nawet blisko, ty fan kupuje, myśli, że gdzieś tam jak w procesie tworzenia, czy może nawet gdzieś blisko, obok swojego najulubieńszego youtubera leżała ta koszulka. Zobacz, nasze tu dotykamy czasami, tam kontrolujemy, coś patrzymy. Mijamy codziennie te koszulki, jak idziemy na siłkę, wiesz, jesteśmy złączeni też z koszulkami. A oni, wiesz, gdzieś tam, był gdzieś oni w Ameryce, czy tam, nie wiem gdzie, skąd to jest, a do nas z Chin leci. Tysiące kilometrów od nich te koszulki były tworzone i wysyłane do fanów. Pokaż światu, po co stoisz. Pokaż. Dobra. PewDiePie. Kto to jest? To samo na bluzie. Przejdziesz kurwa, oni bluzę. Wszyscy to samo biorą. No. Ej, wiecie, że chyba ta sama firma go obsługuje? No. On ciągle jest top 1, czy ktoś go przygonił? Bo to jest praktycznie identyczna bluza. To oni są ziomkami, oni są ziomkami pewnie. No. Mówi, zrób tutaj, u tego, tanio w chuj. No kurwa, nie. Znaczy, dla mnie to tak, robisz gówno, orientujesz się, że robisz gówno, no to przestajesz i coś poprawiasz, nie? A tu widzę, że jest po prostu taka zasada u tych amerykańskich youtuberów, no, że mają najtańsze i żeby to tylko, nie wiem, sprzedać. No i nie, no, klient kurwa, po no pierwszym praniu nie ma nic. Wstyd. No i według mnie to powinno wstyd być nawet karalne takie coś. Wstyd. Pokaż kurwa po co stoisz. No kurwa nie po to, człowieku. PewDiePie, jak to kurwa oglądasz, nie stoję kurwa po to, co nie? Stoję zupełnie po coś obok. Hmm. I to daleko obok. Jak byłem młodszy, to napierdalałem na wszystkie możliwe koncerty rapowe z zagranicy, tak wszystkie. I zdarzało mi się kupić ciuchy, nie? Bo byłem fanem w chuj niektórych. I na przykład Dope DOD kupowałem, co jeszcze miałem? Nieważne. Chodzi o to, że raperzy z USA mieli dokładnie tą samą jakość. I mi się wydaje, że jak ktoś ma wypierdolone i chce mieć swój merch, żeby tylko on był, to wszyscy robią to samo. To idzie do jakiegoś pośrednika i robią kopiuj wklej, tylko po prostu swoje nadruki, tak. A ten pośrednik chce jak najwięcej zarobić i bierze najtańsze z oferty. Bo ja chciałem powiedzieć, że ja znam tą firmę Gildan, bo my robiliśmy bluzy kiedyś od nich. O, to serio jest Gildan? Gildan. Gildan, Gildan? I ja pamiętam, wow, że można było z oferty Gildana naprawdę dobrą bluzę wybrać. No, tylko to jest kwestia taka, że oni wybierają celowo najtańsze i najgorsze, żeby było jak największy zysk i nie wiem, jak najszybsze tempo tego wszystkiego. A ja pamiętam, że Gildan nawet miał jakieś bluzy, za które trzeba było zapłacić tam w hurcie 60 zł i one były już takie grubsze, no, porządniejsze. To było tam w pierwszym roku, jak jeszcze nie przeszliśmy na szycie w Polsce, nie? Ej, tu jest chyba napisane, tylko ja nie pamiętam dokładnie, ale to jest chyba litera szy w rosyjskim. Shack Donuts? Wy ogarniacie tego PewDiePie? Tak. Ale z takim namiarzem ogólnie, no, ale jestem, czyta się Shack, tu jest chyba napisane Shack Donuts. Ciekawe o co chodzi w tym. No i teraz zgadujemy cenę, panowie. Było, że stówkę do dolarów trzeba dać. 99. 65. 49,90. Okay. Robur wygrał we wszystkich trzech? Nie. Pączek raz. Pączek raz. W tej najważniejszej. Ja przejebałem we wszystkich trzech. No, a ile ta bluza kosztuje u producenta, to... Możecie też na Allegro czy na AliExpress zobaczyć. No to nie sądzę, żeby, nie wiem, z 20 zł to może kosztować. Nie wiem. Ale bardzo, bardzo niewiele, bo to jest taka najcieńsza, najprostsza. No taniej chyba i gorzej się bluzy nie da zrobić.
A ja potraficie powiedzieć, które było najlepsze, a które najgorsze? Bo ja, dla mnie to wszystko to ten sam ściek. Nie umiem tego ułożyć nie, w kolejności. To, tak, dla mnie no, porównałbym. Chińska masówka na najniższym poziomie, bo to nie jest nawet średniej jakości azjatycki wyrób, nie? To jest właśnie ten najtańszy, bo średnia jakość, nawet wysokiej jakości są przecież te rzeczy produkowane w Azji. Tylko że celowo tutaj ich nie wybrali. Ty, ale nieźle, co? Że powiedzmy topowi twórcy z tam USA i Anglii, a w Polsce nie znajdziesz, kurwa, będziesz szukał i nie znajdziesz kogoś, kto robi takie gówno. Jeżeli jakiś polski duży youtuber by wypuścił coś takiego, to miałby dramę, ja uważam. Ale no, nawet mniejsi youtuberzy, nie, to i tak nie znajdziesz takiej jakości, serio, to jest kurwa totalne. I ja pamiętam, że my na samym początku działalności, gdzie właśnie chcieliśmy po prostu zrobić koszulki z nadrukiem i nam proponowali różni pośrednicy te właśnie gotowce, no to takiej bluzy byśmy nie przyjęli, nie? No ale kurwa, nigdy. Kto chce mieć takie rzeczy? Kto chce stać za takimi rzeczami, że o, to jest moja rzecz? No kurwa, kto chce takie coś mieć? Robisz coś i robisz gówno? Po co ci to? Nie kumam tego. Może my mamy, wiesz, inaczej. Zarobiliby też dobrze, gdyby robili dobre rzeczy, no nie? Po co wybierają to? Nie ale rozumiem. Jest taka opcja, że może dziesięciolatek jeszcze tego nie rozumie. Że ta widownia jest na tyle młoda, że nie mają konsekwencji za to. Chyba tak. Bo wiesz, rodzic kupi jakąś fanowską koszulkę. To chyba tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!